Paco Power System Blood Knight to najlepszej jakości mieszanka białkowa za rozsądną cenę. Buduje i chroni twoje mięśnie w czasie, kiedy śpisz. Polecam, Karolina Michalczuk. Jesteśmy w Mińsku Mazowieckim, 37. Mistrzostwa Polski w kulturystyce i fitness. Za nami weryfikacja zawodniczek uczestniczących w bikini. Tutaj będziemy oglądać m.in. Martę Cyglarską, Wójciak z klubu sportowego Paco. Marta, jak pierwsze wrażenie już po weryfikacji? Bardzo dobrze, minęły bardzo fajnie, szybciutko, wszystko jest bardzo dobrze przygotowane i mam nadzieję, że również tak będzie na jutrzejszym i pojutrzejszym dniu. Ja mam nadzieję, że jutro i w niedzielę będzie najfajniej. Ja przypomnę internautom Paco.pl, debiutowałaś w bikini równo przed miesiącem w Ostrowi Mazowieckiej, tam zajęłaś trzecie miejsce. Czwarte. Boże, typowałem cię na podium, wtedy pamiętam z Patrycją Kozyrą, byliśmy przekonani, że na pewno będziesz na podium, a naszym zdaniem liczyliśmy, że wygrasz, ale wygrałaś tydzień temu. Tak jest, udało się. W Żorach, Mistrzostwa Śląska. Mam nadzieję, że tutaj też uda się wygrać. Z taką na pewno nadzieją przyjechałaś tutaj do Mińska Mazowieckiego. Na pewno dały mi dużo energii. Tam poprzednie zawody. Byłam już bardzo zmęczona, bo jednak przygotowania są trudne. Sama dieta, wiadomo, treningi, trzeba wszystko kontynuować. Ale jednak ta wygrana dała dużo. Dała dla mnie, jakby dodała mi pewności siebie, dodała mi wiary, że jednak można stanąć na tym podium i na pierwszym miejscu, także jechałam tutaj pewna siebie i no, jestem dalej pewna siebie i pewna z tego. Przed tygodniem w Żorach drugą pozycję zajęła twoja klubowa koleżanka Ala Tudu i ona też będzie startowała w tych zawodach. Jako ciekawostkę odnotujemy, że numery 53 i 54 to właśnie są zarezerwowane numery dla was. Tak jest, stoimy standardowo obok siebie. Podczas weryfikacji zerkałaś kątem oka na rywalki. Czy widzisz jest już jakieś faworytki? Powiem szczerze, że w naszej weryfikacji, w naszej kategorii wzrostowej jakby nie ma jeszcze zbyt wiele dziewczyn. Także nie wiem dokładnie, ile zawodniczek będzie startowało akurat z nami, bo to wszystko centymetr ma znaczenie. Więc tak naprawdę nie wiem, która do jakiej kategorii będzie należała. Natomiast dziewczyny jak naprawdę są bardzo dobrze przygotowane. Rywalizacja będzie ciężka, no ale miejmy nadzieję, że wygramy. Trzymamy zatem mocno, zaciskamy kciuki. W niedzielę finały. Ja wierzę, że w tych finałach zobaczę zarówno ciebie, jak i Alicję Tudyj. Tak, również życzę jej tego, życzę tego sobie, także... Dziękuję pięknie. Dziękuję ślicznie.